Tutaj już jest z każdym levelem coraz trudniej, bo coraz więcej tych kurde bombli leci. Kurde! TNT tam było! Nie! Nie, 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 nie. Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidor, a dziś chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek legendarnej serii, która w zasadzie skończyła się na dwóch odcinkach, ale jest jej teraz oficjalny powrót. Nostalgią w pysk. To jest taki odcinek, w którym coś pokażę, przynajmniej z mojej perspektywy nostalgicznego, dlatego że za młodu, kiedy chodziło się do podstawówki i w zasadzie można by powiedzieć, że początku gimnazjum, to grałem sobie właśnie w tę oto gierkę, którą widzicie teraz na ekranie. A tą otóż gierką, jak widzicie, jest właśnie SpongeBob. Dokładnie tak, jest to SpongeBob Bubble Busting Game. Jest to gierka, która z tego co dobrze się orientuję, była kiedyś na Wyspie Gier albo na gry.pl, coś takiego. Coś mi tam dzwoni, ale nie wiem czy w tym kościele. I zasady tej gry są proste, po prostu musimy przejść przez bodajże 10 albo 11 rund i musimy doprowadzić do tego, żeby bardzo szybko zbijać te bańki mydlane. No, wiecie, bańki mydlane, jak to jest, no, ktoś tam sobie popierdoli głupoty, żyje sobie w swoim wyimaginowanym świecie, no i musi przebić jego bańkę mydlaną, żeby wrócił do rzeczywistości, żeby obudził się z tak zwanego letargu. No i niestety SpongeBob żyje całe życie w takim letargu, więc będziemy musieli porozbijać te wszystkie bańki mydlane, żeby skończył myśleć o jakichś dosownych pierdołach. Tak więc lecimy z koksem! Pamiętam tą muzykę, kurde, dzieciństwo się normalnie przypomina. No i zajebiście, patrzcie, widzicie, pierwszy level zajebiście nam poszedł, aż sobie oczywiście ogarnę łyk wody. Pamiętam, że późniejsze levele będą ciężkie, tak więc lecimy next round. Tutaj teraz mamy więcej bąbelków, oczywiście, kurde, szybko poprzebijamy je. O, o, widzicie? SpongeBob oczywiście po czasie... Bo na razie to on ma, jak widzieliście, takiego derp face'a, to znaczy może nie derp face'a, a takiego bardzo wkurwionego derp face'a, który powoduje, że oczywiście jakby przeszedł przez monitor, to by prawdopodobnie mi najebał. Ale tu chodzi po prostu o to, że musimy utrzymać go w tej mimice twarzy, jaką teraz widzicie. Jeżeli go utrzymamy, no to oczywiście przechodzimy do następnej rundy. Jeżeli on zacznie się śmiać i będzie się dekoncentrował, to zostanie wypierdolony na zbity pysk, a zresztą za chwilę zobaczycie. Teraz zobaczymy, jak nam pójdzie teraz. O, zajebiście, patrzcie, kurde, elegancko. Yeah! Trzeci level zaliczony, jedziemy z czwartym. Tutaj jest, zmieniła się już nam sceneria. Jesteśmy w jakimś warsztacie, czy nie wiem, gdzie, kurde, gdzie jesteśmy dokładnie. No, i proszę bardzo, patrzcie, jak żeśmy polecieli, kurde. Pierwsze cztery poziomy, elegancko wciul. Mamy zaliczone, tak więc czas na level piąty. O, tutaj to jest ta gówniana muzyka, jej bardzo nie lubię. Ja pamiętam, jak za dzieciaka jej nie lubiłem i w sumie niewiele się pozmieniało, więc jest chyba dobrze, skoro niewiele się pozmieniało w tym wypadku. Tak więc, wiecie co, kurczę, ja bym się dał troszeczkę, właśnie, tak bym trochę poprawił kamerkę, dlatego że troszeczkę wydawało mi się, że jestem za nisko. Tak więc... to była muzyczka, której bardzo nie lubię. Nie lubiłem jej za cieciaka i nie lubię jej teraz. Tak więc niewiele się zmieniło. Dobra, teraz level szósty. Tutaj, kurde, trzeba uważać. Kurde, dobrze, ogarnęło się, dobrze, zarąbiście. I teraz kolejna sceneria się tutaj pozmieniała. Tutaj już jest z każdym levelem coraz trudniej, bo coraz więcej tych, kurde, bombli leci. Spierdalaj. Dobrze. Dobrze, zamknij pysk, SpongeBob. Pamiętam w ogóle, jeżeli chodzi o SpongeBoba, to moje wspomnienia z dzieciństwa były takie, że ja go w ogóle jakoś w podstawówce poznałem. Dobra, zamknij mordę, daj mi opowiedzieć, kurde, historię, a nie... Czy mogę na spokojnie powiedzieć? Więc zanim zacznę level 9. Moje wspomnienia ze SpongeBobem były takie, że w podstawówce miałem dobrego przyjaciela i w sumie po dziś dzień się oczywiście tam w miarę trzymamy kontakt ze sobą, chociaż trochę rzadziej, który mieszka dosłownie blok, może dwa dalej,
Pamiętam, że kiedyś przyszedłem do niego i oglądaliśmy bodajże na Nickelodeon, albo to nie było Nickelodeon, albo jakaś inna stacja. W każdym razie to były te czasy, gdzie SpongeBob jeszcze w ogóle w Polsce nie był i był to specjalny taki program, który emitował jakby większość kreskówek w języku niemieckim i ogólnie z Niemiec. I okazało się, że jedną z tych kreskówek właśnie był SpongeBob Kanciastoporty i pamiętam, że oglądaliśmy pierwsze odcinki po niemiecku i ja miałem takie, kurwa, no popierdolona bajka, no kurwa, kto będzie chciał oglądać coś, taką bajkę po niemiecku, już lepiej byłoby z polskim, nie, albo w ogóle z angielskim, bo angielski to jest się łatwiej ogarnąć, no ale później oczywiście powstał Nickelodeon i SpongeBob również zagościł już w języku polskim i to już mnie oczywiście cieszyło. Dobra, level 9, tu już się kurde kołchos jak 150 odpierdala. Nie, kurde, ja w bąble nie mogę trafić nawet. To na farcie było zrobione, to autentycznie na farcie było zrobione. O! To jest jeden z ostatnich poziomów. Z tego co mi pamiętam, że było ich chyba 11. Zajebiście, to jest chyba ostatni poziom już. Mam nadzieję taką, że to jest ostatni poziom, jeżeli nie, to troszeczkę będzie mi przykro i będę płakał normalnie, bo pamiętam, że ta gra miała w każdym razie koniec. Gdzieś to był koniec, nie było tutaj tych leveli w nieskończoność i pamiętam, że raz mi się udało ją przejść, więc mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy to nagrywam, też mi się uda. Kurde! TNT tam było! Nie! Nie! Tak to właśnie się prezentuje. I kiedy teraz wciśniemy play, to oczywiście wszystko od zera będzie. Zresztą, proszę bardzo. To jest właśnie problem z tą grą, że w momencie, kiedy włączy się ta muzyka Game Overa, to te muzyki się jakoś fiksują ze sobą. Jak zresztą słyszeliście przed chwilą, mieliście wgląd na muzykę z pierwszego poziomu i zmiksowaną z tymi kredytami, znaczy z tym failem, tak więc no, wiecie o co chodzi. Ale teraz na szczęście leci normalny sobie soundtrack. No, i na tym pozostań SpongeBob. Dobra, przejdziemy sobie do poziomu 5 i na tym skończymy, tak mi się wydaje, bo tu już nie ma nic innego do pokazania. Prawdopodobnie po 11 levelu albo 12 gra się normalnie resetuje i już nic innego się dalej nie pojawia, plus poza oczywiście tą muzyką prawie jak z Disneylandu, no i to, że bąble lecą coraz szybciej do góry, tak więc postaram się wam dać link w opisie do zagrania w tę gierkę, a jeżeli nie, to napiszę jakby stronkę, no nie? Z której to oczywiście gram. Przebijamy, kurde, bąble zasrane. Elegancko. No i teraz SpongeBob nie będzie myślał już o pierdołach. W ogóle się zastanawiam, czy to jest jakiś garaż SpongeBoba, czy co to dokładnie, kuźwa, jest to pomieszczenie, w którym on tu się znajduje. Bo skądś kojarzę to miejsce. Chyba, że to jest jego u niego w domu. No. Nieelegancko. Nic więcej, kurde, do dodania nie mam. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o trzeci odcinek Nostalgii w Pysk. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Napiszcie w sekcji komentarzy, czy wy mieliście też kiedyś za młodu możliwość zagrania sobie w tę gierkę, bo kurczę, wydaje mi się, że ta gierka w pewnym stopniu była popularna w Polsce i na wyspie gier, czy na gry online, ona gdzieś się tam przewijała. Wydaje mi się, że każdy w nią grała, przynajmniej u mnie w podstawce każdy w to grał. Nie, wy może nie graliście w to, bo bardziej tu zwracam się do rocznika 97 i powiedzmy moich rówieśników, aczkolwiek no jeżeli ktoś z was natrafił na tę gierkę, to napiszcie, jakie mieliście z nią wspomnienia. Ja swoje wspomnienia, jeżeli chodzi o początki SpongeBoba, wam opisałem. Tak więc to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach Nostalgii w Pysk, albo ogólnie jakichś takich luźniejszych gierek, chociaż w tym wypadku to jest Nostalgia w Pysk, dlatego że przynajmniej w mojej opinii jest to gierka, którą już miałem możliwość kiedyś ogrywania, tak więc dla mnie to jest mega nostalgiczne. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć. I do następnego razu.